Witajcie. Chciałbym Wam dzisiaj opowiedzieć o tym, co przydarzyło nam się odnośnie Pana Czarnowidza Krzysztofa Jackowskiego. Dlaczego ja Czarnowidza? Dlatego, że na tytuł jasnowidza trzeba zasłużyć. Pan Krzysztof na przestrzeni lat tak naprawdę przekazuje wizję planów odnośnie naszego życia od bytów demonicznych, które po prostu mu szepczą na ucho i podpowiadają jak... Będzie wyglądać przyszłość, którą nam zaplanowali. Otóż pamiętajcie, że ponad bytami demonicznymi, ponad istotą zwaną szatanem, czyli, czyli tą istotą, która jest między innymi na, ma swój symbol na dolarze, czyli około jest źródło słuca, który decyduje i który jest tutaj głównym rozgrywającym, to wola źródła się liczy przede wszystkim, a nie wola bytów demonicznych, które chcą akurat. Jak najgorzej dla nas, żeby mieli po prostu energię do zasilania. Dlaczego pan Krzysztof głosi takie wizje? Ponieważ jest to w zgodzie z tym, czego potrzebują byty, które są przy nim. Jakie są byty? Byliśmy dzisiaj, ponieważ trafiłem dzisiaj na, na wywiad w antyradio, który się okazał 3 dni temu i w którym to oczywiście po raz kolejny pan Krzysztof mówi na temat tego, że. Polski będzie musieli niebawem uciekać. I bezpieczne kraje to będą Rumunia i Bułgaria, natomiast w Polsce nie będzie bezpiecznie. Do czego pan Krzysztof nawiązuje? Nawiązuje do tego, do sytuacji, jaka ma się według bytów tak naprawdę demonicznych, które planują przyszłość na, na, do przodu. Miała się rozlegać pomiędzy Ukrainą a Rosją, czyli tak naprawdę miała być napaść Rosji na Ukrainę, a później eksodus milionów Ukraińców przez Polskę. Także nie tylko samych, e, samych cywilów, ale także wojsk ukraińskich, które miałyby uciekać przed e, armią e, e, Rosji, żołnierzami Rosji, i mie mieli się po prostu przetoczyć przez całą Polskę, więc w te... Polsce miało być po prostu niebezpiecznie. I o tym właściwie do tego nawiązywał, jak sprawdzaliśmy medytację, nawiązywał pan Krzysztof w swojej czarnowizji. Dlaczego? Dlatego, że to jest po pierwsze wzbudzanie strachu u ludzi jest na rękę bytą, ponieważ oczywiście pan Krzysztof jest przez byty promowany, on jest wysyłany do różnych mediów, żeby po prostu szerzyli tą panikę, strach, lęk wśród Polaków, po to, żeby oni mogli się tą energią karmić. Dlatego pamiętajcie o tym, że to stwórca wciąż kontroluje wydarzenia i Wola źródła jest zupełnie inna od, odnośnie Polski niż to, co zaplanował Szatan i jego byty demoniczne, które przemawiają także przez pana Krzysztofa i podpowiadają mu te czarne wizje. Natomiast, jaka jest, wizja, jaka jest przyszłość dla Polski? Przede wszystkim, Polska ma wybudzić cały świat. Polska ma stać się iskrą, a ta iskra oznaczać ma przede, przede wszystkim rozwój świadomości, nie rozwój duchowości, bo pomiędzy rozwojem duchowości a rozwojem świadomości jest olbrzymia przepaść. My, naszym zadaniem jest źródło, po to nas wysłało, żeby Was obudzić, żebyście zrozumieli na czym stoimy. Żebyście po prostu wiedzieli. Natomiast rozwój duchowości to jest jakiś kierunek, często w stronę bytów, czyli na przykład jakieś reiki, jakieś bione Ludzie robią to, ale nie wiedzą tak naprawdę czym to jest, więc nie mają tej świadomości. Gdyby mieli świadomość, nikt by się w tym, w tym kierunku nie pchał. Większość przynajmniej Ludzie powiedzieliby, że to wiąże się z zabieraniem różnych kontraktów z istotami demonicznymi. Także na przykład na ja widzenie, czy czarno-widzenie, tak naprawdę, to też jest forma kontraktu, na mocy której pewne osoby, które czarno widzą, spacają to swoją energią. Stąd później na przykład problemy z sercem, problemy ze, ze, ze zdrowiem, ponieważ człowiek płaci energią, a organizm nie ma po prostu tyle energii, ile potrzebuje, ile dostaje ze źródła, ponieważ ta energia jest w dużej części. Zabierana przez byty. I teraz byliśmy dzisiaj u pana Krzysztofa sprawdzić, kto mu te wizje nadaje, kto stoi za tymi wizjami. I zobaczyliśmy cztery istoty przypominające ludzi, tylko że byli bardziej szarzy i od pasa w dół nie mieli nóg, tylko mieli takie coś w rodzaju jak w lampach takie pofalowane, jakby substancja. I co ciekawe, w momencie, kiedy sprawdziliśmy właśnie pana Krzysztofa, skąd on ma w ogóle te swoje czarne wizje, to właśnie od tych istot. Dlaczego od tych istot? Ponieważ oni mówią to, co sami planują odnośnie Polski, to, co chcieliby, żeby się wydarzyło, jeżeli chodzi o Polskę, o świat, o Rosję, o Ukrainę. Bo tak naprawdę ta, ta wojna, która miała wybuchnąć, a nie wybuchnie, pomiędzy Rosją a Ukrainą, do tego był stymulowany sam Władimir, żeby żeby napaść na Ukrainę, ta wojna miała tak naprawdę uderzyć przede wszystkim w Polaków, ponieważ szatan, który zarządza Matrixem, który jest władcą tej przestrzeni, zresztą o czym też mówił Jezus, jest władcą tego świata, jest szatan właśnie, on po pierwsze miał kontrakt w ogóle z Wladimirem. Byliśmy kilka dni temu przy Wladimirze ze względu właśnie na tą sytuację, która się e, dzieje Pomiędzy Rosją a Ukrainą, i zobaczyliśmy, że po prostu bardzo go naciskali byty demoniczne do tego, żeby napadł na Ukrainę i żeby wywołał ten popłoch i eksodus Ukraińców poprzez Polskę. I tak naprawdę cała ta akcja tej wojny miała być właśnie wymierzona przeciwko Polakom. Właśnie ten eksodus ten miał uderzyć bardzo ekonomicznie w Polskę. Ale to się nie wydarzy. Nie wydarzy się zgodnie z tym, co pan Krzysztof przepowiada. I co chcieliby istoty demoniczne, żeby się wydarzyło względem Polski? Dlaczego? Dlatego, bo źródło ma inne plany wo wobec nas, Polaków. Ma plany takie, żebyśmy po prostu w spokoju mogli rozwijać swoją świadomość i żeby to było na tyle spokojnie, żebyśmy się mogli tym zająć, żebyśmy mogli rozwinąć tę świadomość, a później przenieść to tę świadomość na cały świat. Właśnie tym będzie iskra, wzrostem świadomości. Iskra, która wyjdzie z Polski. Co jest ciekawe, mm. Później ten byt przyszedł do nas. Mówię do Ani, słuchaj, sprawdź się, bo, bo czuję ubytek energii przez nogi, piszczele i, i ucisk na głowę, bo często jak człowiek ma otwarte czakry, w w momencie, kiedy pojawia się byt jakiś w przestrzeni naszej, to, to, to czuć to od razu dość takim specy specyficznym bólem głowy, tylko nie jest taki typowy ból głowy, tylko to jest ucisk na, na czakrę niskich energii. No i oczywiście przyszedł ten byt od Pana Krzysztofa, by powstrzymać mnie, bym nie nagrywał tego, bym nie Rozpowiadał, nie powiedział ludziom, tak naprawdę skąd pochodzą te wizje, od kogo, od jakich istot i dlaczego im zależy tak bardzo, żeby ludzi Polaków straszyć. Dlatego jeszcze raz zwrócę się do Was, do Polaków. żebyście przede wszystkim, jeżeli macie taką możliwość, to udostępnijcie ten film gdzie możecie, w każdym komentarzu na swoim profilu, żeby ludzie zaczęli w końcu w Polsce robić to, do czego źródło, stwórca. Polaków powołał, a powołał was do tego, żebyście po prostu roz... rozszerzali tą świadomość pośród Polaków najpierw, a później na cały świat. A dlaczego właśnie po... źródło wybrało Polaków na naród, który rozniesie świadomość, to opowiem o tym w innym filmie na temat właśnie iskry, która wyjdzie z Polski, i tam rozwinę temat, jak w ogóle będzie wyglądał świat i Polska po upadku Matrixa i rządów bytów demonicznych, które rządzą od wielu, wielu tysięcy lat w naszej przestrzeni, bo ponieważ my tutaj tak naprawdę jesteśmy gośćmi u istot, które z nas czerpią energię i my jesteśmy tutaj po to tak naprawdę według nich oczywiście, nie jesteśmy niezależni. Jesteśmy zależni od bytów, które nami rządzą. Natomiast planem źródła jest obalić Matrix samego szatana, który jest władcą po prostu. Zawsze jakaś przestrzeń ma jakiegoś władcę, prawda? Więc na poziomie energii tym władcą tutaj jest sam szatan. Mieliśmy kilka razy z nim do, do czynienia. E, mieliśmy nawet propozycję zawarcia kontraktów z nim, żebyśmy nie głosili tych informacji, które mamy od źródła dla was, ale żebyśmy przekazywali wam kłamstwa, jakie nieraz żeście słyszeli z różnych źródeł. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli byście do, dostawali te kłamstwa takie jak do tej pory dostawaliście, to nic by się nie zmieniło w waszej świadomości, niczego byście nie, nie podnieśli i nie, dokonaliście, nie dokonalibyście wyborów. Jakie macie wy dokonać w przyszłości dziękuję bardzo wam za uwagę. E, jeszcze raz proszę was, udostępnijcie ten film, gdzie możecie. Nie martwcie, się, nie martwcie się o przyszłość, ponieważ źródło zarządza. E, tutaj planuje naszą przyszłość dla Polaków, i źródło jest tutaj pierwszym podstawowym graczem i jego wola się liczy, a nie bytów, które chcieliby, żebyśmy całe życie czy wieki żyli w strachu. Dziękuję za uwagę i do Zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć.